Dzień dobry. Cały czas kropi deszczyk, popaduje, a ja się wybrałam bez parasola. Dlatego zaraz tutaj włażę w te miejsca, gdzie mniej pada. A żeby nie było tak jak wczoraj, a żeby szłam i zaraz wróciłam do domu. Oj, idę tak sobie przez te moje ulice. I w głowie wyjazd. I tak w głowie układam wszystko, czy wszystko mam poukładane i czy czegoś nie zapomnę. Zawsze jest tak, że czegoś się zapomina. 87 dzisiaj już dzień. Chyba. Już nie spojrzałam, jaki to dzisiaj numer przede mną. Ale tak nieważne. Witam Was w kolejnej odsłonie kroków ku mnie samej. Tak dzisiaj prowadząc to spotkanie pod Szczęśliwą Siódemką, zapytałam Magdalenę na temat uznania siebie. Pomyślałam sobie, że fajnie tak parę słów jeszcze dopowiedzieć, żeby nie zostawić Was na tej drodze bez wyjaśnień. Bo co to tak naprawdę znaczy uznać siebie? Uznać siebie to się zatrzymać. Uznać siebie to zauważyć, że jestem nie tylko tym, co się nazywa ach i och, ale jestem też tym, co się nazywa B, co dla niektórych. I uznać siebie to uznać ścieżkę swojego życia, tą, która była. Bez uznania siebie, kochani, na tej drodze. Ale mokro jest, cały czas pada dzisiaj, więc wszystko jest takie miękkie. A że ja nie mam butów, to fajnie się tak idzie po tych wszystkich. O! Ale błoto i ślisko. Uznać wszystko, wszystkie swoje doświadczenia, swoją drogę, swoje boleści. Bez tego uznania nie można pójść dalej, bo zawsze nas coś będzie w drodze zatrzymywało. Będzie pojawiał się opór, który nie pozwoli nam iść dalej, który będzie trzymał i będzie mówił stój. I będzie nam się wydawało, że cały czas idziemy i transformujemy swoje wzorce, swoje to wszystko to, co mamy w środku, to co uważamy, że nadaje się do przetransformowania. To dopóki nie uznamy swojej drogi, to będziemy ciągle gdzieś w podświadomości czuli ten brak i czuli ten opór i czuli to niezadowolenie. I takie właśnie uznanie siebie to taki proces, kochani, samopoznania, proces poszukiwania w głębokich warstwach tego swojego prawdziwego ja, tej swojej prawdziwej natury. Tego nikt nam, kochani, tego uznania nie da. Sami mamy takie zadanie, żeby uznać wszystko to, co pojawia się na drodze. Każdy krok, ten dobry i ten niedobry. Żyć w zgodzie ze swoją prawdą i uznać największy ból, który spotkał cię w drodze. Tak właśnie uznać życie, żeby życie mogło toczyć się inaczej. Trzeba uznać życie. Uznać siebie w każdym kawałeczku. W każdym. Chłodno, kochani. Wrzesień tak jakby zapomniał, że istniało słońce. Pada od paru dni. Widzę, że ktoś tutaj ładnie przejechał kosiarą i wykosił wszystko. I potem ja się dziwię, że nigdzie na drodze nie ma dzikiej róży, owoców z dzikiej róży. Jak to wszystko, o zobaczcie tutaj, tu można po prostu wdepnąć w te wszystkie kolce. Ale to wszystko jest ścięte. No i co teraz? Co teraz, kiedy taka piękna dzika róża tutaj? Przyjdę po powrocie z wyjazdu i będzie wszystko zeschnięte. Tutaj tak samo. Ja rozumiem, że można wszystko ładnie wykosić, ale... Ale potem się zastanawiam. Chodziłam, było. Przychodzę następnym razem, nie ma.
a to tak po prostu wejść pomału, kochani, bo jest tutaj wykoszona trawa i jest bardzo ślisko, dlatego tak stawiam delikatnie, a pluszcze mi pluszcze pod nogami, pluszcze. Nie bardzo chcę wychodzić na tę przestrzeń, gdzie nie ma. Tak, po jednej stronie są chmury, a po drugiej stronie, kochani, jest czyste niebo. I co chwileczkę pada. I tak się zastanawiam, z którego kawałka to pada, bo pada po całości. A tutaj co za piękne kwiatki. Kwiatki też. Zobaczcie, co za piękne kwiatki. Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia, co to jest, ale zobaczcie, jakie piękne. Fioletowe, piękne kwiatki. Nie wiem, co to za krzaczek. Nie mam pojęcia. Jutro, kochani, jutro nie wiem, rano nie będzie mi się chciało wyjść przed wyjazdem. A dopiero później, chyba wieczorem, jak już dojadę do Marty. Może będzie chciała ze mną się przejść. Ona ma tam piękne miejsca. Tam są piękne jeziora dookoła i można tam zrobić to ach i och. Bardzo lubię rozmawiać z Martą. Marta jest bardzo mądrą kobietą. I będzie nam w drodze fajnie do Poznania. I będzie można dyskutować o wielu rzeczach. I tak właśnie podróż przede mną. Kroki ku mnie samej, kolejne doświadczenie. Kolejne będę zdobywała, kolejne, kochani, doświadczenie. Bo w tak długą podróż jako kierowca, to powiem wam, że odkąd miałam tą swoją przygodę z 7 stędami, to tak daleko nie wyruszałam. Nie, jeżdżę autem, oczywiście, że jeżdżę, ale nie tak daleko. To będzie moja taka, to będzie taki mój chrzest. Też kroki ku mnie samej. Piękna koniczyna. Piękna koniczyna ścięta, nie? Koniczyna nie ścięta. Koniczyna nie ścięta, tylko niektóre kawałeczki. Ale reszta jest zielona i piękna, bardzo piękna. Ale mokro. Już się rozjaśniły, mam nadzieję, że nie będzie padało. Lubię takie wyzwania, gdzie sprawdzam siebie i właśnie sprawdzam siebie i uznaję siebie. Uznałam swoją niemoc, kochani. Uznałam to, że bałam się po prostu jechać autem. Bałam się jechać autem 30 km, bo wsiadając do auta od razu tutaj miałam ból. Po prostu od razu. I żeby w ogóle ruszyć, to najpierw siadałam i robiłam tak. Musiałam się uspokoić. Bo to wyglądało na ataki właśnie takich panik. Takich panik. No ale uznałam już ten etap w swoim życiu. Każdy ma prawo czuć się gorzej, czuć się słabiej. Nie akceptować tego, bo nie akceptowałam tego, co się ze mną działo przez ten czas. Czułam się taka niepełna się czułam. Bo ja kocham jeździć autem. Bardzo, bardzo. Ta ostatnia wyprawa do Leverkusen i ta ostatnia wyprawa do Mirki pokazała mi, że mogę, że wszystko jest okej, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. A że moja droga podzielona jest teraz na 3 etapy. Po pierwszy do Marty, potem do Poznania i dopiero z Poznania w stronę końca Polski, to też jest inaczej. Ale tutaj gruszeczek, pełno gruszek. Jak mocno drzewo jest obwieszone gruszkami. Jestem dzisiaj niewyspana, bo poszłam spać bardzo późno, przez te wszystkie moje certyfikacje. Stałam wcześnie rano. I jutro też. I
Taka jestem, wiecie, a jeszcze tyle rzeczy do spakowania. I tak, uznałam ten swój etap mojego życia. I trzeba zabierać się za kolejne. Proszę, dzika róża. I znowu z takim chorym czymś. Ależ piękna ta dzika gruszka. Nikt tutaj nic nie robi, bo to jest ten pas wyznaczony dla pszczółek. I właśnie tak. Piękna dzisiaj pogoda, moja pogoda. Deszczowo-wiatrowa. Uspokoił się wiatr, a przed chwilą tak wiało i padało. I zastanawiałam się, gdzie się schowam, jak lunie. Patrzcie, kolejne i tam kolejne. Ostatnio bardzo często spotykam na dzikich różach te szkodniki. Bardzo często. Wszystko, kochanie, pod ręką jest. Wszystko można sięgnąć i zerwać. Umiecie uznać siebie i swoją drogę? Uznać swoją porażkę? Uznać swój ból? Uznać odrzucenie, niepowodzenie? Uznać to, że nie sprawdziliśmy się, bo to tak wtedy myślimy o sobie, że nie sprawdziliśmy się w życiu. Takie właśnie trudne momenty, bardzo trudne momenty, uczą przede wszystkim odwagi. Bo gdyby nie było odwagi we mnie, to pewnie dzisiaj bym co kwartał biegała do lekarza. A tak tylko dostaję ponaglenia, że się nie stawiam. Ale też tak jest. Tutaj jest taki system właśnie, że oni piszą, dzwonią, pytają. A ja za każdym razem już nie wiem, co mam odpowiadać. I to już tyle lat, a oni nie dają spokoju. Ale to właśnie tak wygląda odwaga w takich właśnie momentach, kiedy akceptuje się tę słabość. Bo kiedy człowiek nie był wcześniej nigdy chory. I nigdy wcześniej nie było żadnych symptomów, które mogłyby zwiastować zawał. Patrzcie, kolejny dyndelek, zwiastować właśnie to, co się wydarzyło. To człowiek nie może zaakceptować tego, że spotkało go coś. Dobrze, że tylko tak, a nie inaczej. Piękne kolory liści tutaj się pojawiły. Takie piękne. Łąć. Ale wiecie, przede mną zasieki w kolorze blue. Zasieki w kolorze. Taka właśnie zaraz będzie przebarwiona jesień. Na czerwono, na pomarańczowo i żółto. Nie dotykam tych gałęzi, bo wszędzie woda, wszędzie deszczyk. Wszędzie deszcz, pada deszcz. Wszystko jakieś pochorowane jest ostatnio. Nie wiem, w zeszłym roku i w tym roku patrzę na mojego orzecha w ogrodzie. Patrzę na liście niektórych drzew. I wszędzie są jakieś takie brzydkie rzeczy. Czy to od deszczów? Od deszczy? Czy może od czegoś innego? Ale cóż, trzeba wierzyć, że jest dobrze. Wszystko w to, co się wierzy, to się to dostaje. Tym się po prostu jest. Jeżeli macie w swoim życiu nieukochany jakiś etap, niezamknięty, to nie zastanawiajcie się, tylko zatrzymajcie się i ukochajcie. To jest taki proces samopoznania. On wymaga chwilę czasu. Wymaga. Bo trzeba przyznać się przed sobą samym, czy samą. Tam już ulica będzie, to wracamy tędy. Przyznać się,
że wszystko w życiu po coś przychodzi. Trzeba zaakceptować. Bardzo długo nie mogłam zaakceptować tego, że nie mogę śpiewać. Komuś by się wydawało, no tak, chodzi, śpiewa cały czas coś, ale to nie jest to śpiewanie. Kiedyś śpiewałam pierwszym głosem, kochani, w chórze. A teraz nie mogę wyciągnąć. Coś się porobiło z moimi strunami. Jak długo mówię, to zaraz mam chrypkę. Bardzo szybko chrypi mi moje struny głosowe. Od zawsze ja mówię, kochani, od zawsze, bo praca w przedszkolu przez te prawie 20 lat wymagała ode mnie też mówienia. Cały czas mówię, ja cały czas mówię. Nawet jak no, prowadzę warsztaty, chodzę moją ścieżką i cały czas mówię. Ale porobiło się coś takiego z tym moim głosem, że nie mogę śpiewać. I to jest dla mnie, to była dla mnie najtrudniejsza rzecz do zaakceptowania. Dlatego tak lubię sobie iść i pośpiewać w takich tonacjach, które jeszcze wyciągnę. Nie każcie mi śpiewać Asturii, bo nie wyciągnę, chociaż śpiewałam z koleżanką na dwa głosy. Asturio, ziemio mych młodych lat. Asturio, ziemio jedy. I nie idzie dalej. Ale są jeszcze takie, które wyśpiewam. I to było dla mnie takie najbardziej trudne do uznania, że utraciłam coś, co kochałam bardzo robić. Kochałam śpiewać. No cóż, coś za coś. Coś za coś, ale jak coś za coś. Tak, karetka jedzie. Coś za coś. Powiem wam, że do dzisiaj mam wstręt przed ciśnieniomierzem. Jak widzę, że ktoś wyciąga ciśnieniomierz, to się we mnie budzi taki opór. Mam jeszcze coś nieprzerobione. Jeszcze gdzieś czegoś nie uznałam. Ale jak sobie przypomnę ten etap mojego życia, gdzie brałam po 3 tabletki, które na to samo działały, a ja chodziłam jak pijana. Albo dostawałam takich wybuchów ciśnienia, że trzeba było jechać na pogotowie. I jak sobie pomyślę o aparacie do domierzenia ciśnienia, to robi mi się niedobrze. I właśnie zauważyłam to w sobotę, bo sąsiad podawał drugiemu sąsiadowi. Podawał aparat do mierzenia ciśnienia. Ja mówię, jednak mam jeszcze mi to zostało, że nie bardzo mogę zaakceptować. Ale wszystko przychodzi pomaleńku. Wszystko powolutku się uzdrawia, przychodzi. Przyjdzie uznanie i tego wysokiego ciśnienia też przyjdzie uznanie. I to jest właśnie zatrzymywanie się w drodze i odszukiwanie. Mówię wam, nie codziennie, ale jak zdarzają się takie sytuacje. Ja specjalnie nie wyciągam aparatu do mierzenia ciśnienia, żeby sobie powodować opór w ciele. Ale jeżeli pojawiają się sytuacje w życiu, wchodzisz w jakieś doświadczenie i po prostu tam się coś wydarza i wywołuje to jeszcze w tobie jakiś zgrzyt, to nie ma tam uznania. Nie ma tam zobaczenia siebie w tej sytuacji. Za płytkie dlaczego? Za płytka warstwa. I jeszcze nie dotarłam tak głęboko. Ale wierzę, że wszystko to jest przede mną do zrobienia. Chodzę po koniczynie, kochani. Dzisiaj też mam chrypę taką. Nie wiem, czy to po 7, czy nie wiem po czym. Ale ja, kochani, naprawdę dużo mówię. Ja dużo rozmawiam przez te wszystkie komunikatory. Ja bardzo dużo rozmawiam przez Messengera, przez WhatsAppa. I właśnie tak to potem jest, że nie mogę przekrzykiwać. Nie lubię hałasu. Jest dużo rzeczy, których może nie to, że nie lubię, ale nie lubię jechać z muzyką w aucie, z radiem w aucie, bo
jeżeli jest muzyka, która przemawia, znowu kropi, która przemawia do mnie, to bardzo chętnie jej słucham. O, trzeba gdzieś się schować, bo nie mam parasolki. Będę mówiła do widzenia zaraz i będę uciekać stąd. Ale jeszcze na tyle, na ile możemy pójść razem, to idźmy. Idźmy. Jak jadę autem, to mam wtedy fajne myśli. Wtedy włączam na telefonie takie cyk. I to nie jest dyktafon, tylko notes. I on mi od razu zapisuje. Tak. Pada, kochani. Pada coraz mocniej. Powiem wam dzisiaj. Do widzenia. Zapraszam was na jutro. Trzymajcie kciuki za pierwszą część mojej podróży. Gdzieś przed południem będę startować. Odezwę się dopiero, jak już będę umarty. Uciekam. O, coraz mocniej pada. Muszę gdzieś wejść w jakieś głębsze krzaki. Dziękuję wam bardzo. I do zobaczenia jutro na moich ścieżkach. Gdzieś w drodze. Buziaki.